egzamin gimnazjalny będę to się uczył Dobra, tego. witam serdecznie, jestem Michał von Fajna, to jest specjalny film, w którym pokazuję Adamowi, w jaki sposób postawić serwer. No to do czego tam stawiamy serwer Akademia? Do klocków. Do klocków, do jakich klocków? Jak Na jaką zwykle. wersję? Wersję 1.7.10. Przechodzimy sobie do połączenia z VPS-em. Gdzie jest moje łączenie z VPS-em? Tu jest. Bach, bach, to się samo tam podłącza. No i tak, zrobiłem się w jakiś folderek, albo nie. Masz konto na VPS-ie, mam nadzieję. Na VPS-ie, tak. No, nie tak. Patrzymy na ilość kont, jakie są konta. Mamy tutaj konto. Mamy Tylko, że tutaj duże konto. wieże, hasła nie pamiętam. Tak, użytkownika, który się zaczyna na G, więc przechodzimy sobie do jego katalogu. Albo nawet lepiej, zrobimy sobie emulowanie, że podszyjemy się pod ciebie na VPS-ie. Sudo Dzięki. su. Proszę. System prosi o moje hasło. Znasz. Ale o moje hasło system prosi. A ja mówię, że znasz wszystkie hasła. Ale ja nie znam twojego hasła. Jeżeli zrobimy, ja sobie, też nie. jeżeli zrobimy sobie CD i taka falbanka, to przejdziemy do naszego głównego katalogu, w którym znajdujemy się tuż po zalogowaniu się na VPS-a. Komendą clear po prostu czyścimy terminal, komendą dir pokazujemy wszystkie rzeczy, jakie są w tej chwili na katalogu. Dobrze, a zatem do czego potrzebujesz mieć konkretnie serwer, na jaką tą... Mówię, że jakąś paczkę chcesz czy coś? Tak. No to podsyłaj mi tam, co potrzebujesz. Już. No i tuż po zalogowaniu się na VPS-a. Tuż po zalogowaniu na VPS-a Adam będzie miał dokładnie taki wygląd, jak w tej chwili jest na nagraniu. To sobie potem obejrzysz, bo ja to wyemituję do YouTube'a. Ja dam ci całą, w sensie, paczkę tych modów. Dobrze, bardzo dobrze. W zipie. Mhm. Gdzie cię wysłać? Gdzie chcesz? Wszystko jest otwarte. OnCloud? Proszę nie używać tej nazwy. Chmura FiveServe. Dobra. To jest nazwa projektu naszych rosyjskich przyjaciół. My to tutaj przerobiliśmy na chmurę FiveServe. I jedynie tak to się można po prostu o tym zwracać. A w sumie to mogę od razu tam wrzucić do folderu. Będę za 3 sekundki idę po pendrive'a. To co tam wrzucasz? Do czego? Adamie? Aha, dobra. Okej. To jest jednak dobry pomysł. Żeby mieć wszystko na jednym drive. Dobra. A zatem teraz poradnik używania tak zwanego TMUX-a, czyli tak zwanego TMUX-a. Ten program ma za zadanie, jeżeli Adamie drogi, uruchomiłbyś w tej chwili serwer na VPS-ie, w sensie po prostu uruchomił plik .jar z serwerem, co nie, bo tak się to robi, to cały serwer, całe wszystkie komendy, które serwer tam wykonuje, pokazywałyby się w twojej normalnej konsoli. Jeżeli załóżmy, zostałoby zerwane twoje połączenie z internetem, albo po prostu zamknąłbyś konsolę na X-ie, bądź chciałbyś po prostu wyłączyć komputer, to ten serwer przestanie działać, ponieważ wszystko tak naprawdę jest operowane z twojego komputera domowego. Wiesz, w jaki sposób ja się z tym rozprawiam? Nie. A zblokowujesz użytkownika? Nie. Nie ma takiej potrzeby, żeby blokować. Robię inaczej. Robię w ten sposób, że mam taki terminal, taki jakbyśmy po prostu mieli takie jakby podtrzymywanie tego serwera.
że mamy takie okienko, które sobie możemy w każdej chwili przywołać i możemy je po prostu zwinąć. No i to jest tak zwany TMUX. Przypuśćmy, że i teraz sobie tutaj puszczę jakąś komendę watch n1 date, czyli sprawdzaj co sekundę jedną datę aktualną. To jest komenda, która działa pełnoekranowo i przejmuje całą po prostu kontrolę nad sesją. I przypuśćmy, zamknąłbym teraz sesję na X-ie i uruchomiłbym ją ponownie. Sudo su. W tej chwili po prostu loguję się na twoje konto. Proszę. Dobra, clear. Tak powiem, pozwalam. Co nie? I jak widzicie, zalogowałem się na konto Adama i nie ma tego programu. On po prostu przestał działać. A co się stanie, jeżeli wpiszę... No i teraz jest ważna sprawa, co też zostanie dołączone do tego pliku. Sobie odpalę ten edytor jakiś. No załóżmy tego. Dobra, zrobię inaczej. Odpalę sobie kolejną sesję i tam będę miał edytor tekstowy. Bo nie lubię pisać w Windowsie w żadnych edytorach, wiesz Adamia? Dobra, odpalam sobie tekst. Czy edytor tekstowy? No i dobra. I teraz pierwsza komenda, czyli tmux n. To jest komenda, którą włączasz tylko i wyłącznie, jeżeli przedtem tego tmuxa nie uruchamiałeś i on po prostu nie masz jakichś serwerów działających i po prostu nie działałeś z nim w poprzednio, co nie? Czyli tylko raz. Tylko raz generalnie i musisz ją uruchamiać każdorazowo po restarcie VPS, ale restart VPS-a to jest bardzo rzadko. Wpisujesz tmux n, a to nie n, tylko new. Tmux new. Ja ją tak rzadko uruchamiam, że aż po prostu nie pamiętam dokładnie, jak się wpisywał. I teraz jest takie po prostu okienko. Mamy zielony pasek, u mnie jest niebieski, ponieważ ja sobie zmieniłem. To możemy sobie usunąć ten dash profile. To jest głupotka. A, po kolejnym uruchomieniu tmuxa, to po prostu tak to wygląda. Dobra. I cóż. I teraz puścimy sobie tą samą komendę, watch n1 date. Jak teraz to okienko zwinąć, żebyśmy mogli bezpiecznie wyjść z VPS-a? To jest komenda... To się nazywa tak zwana nowa sesja tmuxa. Potem kolejna komenda jest na to, żeby tego tmuxa po prostu zwinąć, jeżeli wychodzimy z VPS-a, bądź nie zajmujemy się tym po prostu serwerem, ani jakimiś tam procesami, którymi się bawi na VPS-ie. To druga komenda jest Ctrl B i potem zaraz D. I co ta komenda zrobi? Ctrl B D wychodzi po prostu z tego podglądu. I możemy wyjść z VPS-a na X-ie. Możemy sobie to uruchomić ponownie. Sudo su. Komenda sudo su mówi mi, znaczy mówi VPS-owi, żeby zalogował mnie na danego użytkownika. A mówiąc przez sudo, gdybym zrobił to samo po prostu su i nazwa użytkownika, to prosiłbym mnie o hasło tego użytkownika. A jeżeli przez sudo wpiszę, to prosi mnie tylko wyłącznie o moje hasło, ponieważ jestem administratorem, więc prosi o hasło administratora. Tak to działa. No i teraz jeżeli sobie wpiszę komenda, to sobie tutaj napiszę jako zwijanie. Ja mam to napisane inaczej. Zwijanie okna tmuxa.
Teraz jak to okienko od Muxa przywrócić? To jest komenda podobna do tej pierwszej. Czyli tmux R? Nie, tmux A. I ta komenda po prostu przywraca tą sesję, którą my po prostu zwinęli. Jak widzimy, cały czas komenda się wykonuje. I tak samo będzie z serwerem do kostków, tak samo będzie z serwerem CS-a i z każdym jakimś innym programem, który będziemy po prostu w ten sposób sobie uruchamiali. Teraz zrobimy Ctrl C, żeby to przerwać. Przypuśćmy, drogi Adamie, że ci się zetnie serwer do klocków czy do CS-a. To już wtedy mam zrobić. Zabicie aktywnego. Znaczy, zabicie niedziałającego procesu. Ctrl plus C. Tak byś robił, kopiuj. Ale uczulam cię na tym, uczulam cię na to, że na VPS-ie nie działa Ctrl-C, Ctrl-V. Trzeba komendami przenieść. Czyli, że zamiast Ctrl-C po prostu zaznaczasz w tym programie PuTTY daną okay. Po prostu część... I się bawisz w przenoszenie. Nie, nie bawisz się w przenoszenie, prawym przyciskiem wklejasz. Prawy nie, przycisk robi za Ctrl-V. Ale zaznaczanie po prostu danego tekstu jest Ctrl-C. Okej, zapamiętam. No, takie jazdy. No i cóż. No i nie znam przykład to słynne mkdir tworzenie folderów, mv przenoszenie, cp kopiowanie i tak dalej, takie proste procedury. W jaki sposób pobrać, przypuśćmy, jakiś plik .jar z internetu na VPS, żeby nie trzeba było przenosić jakichś dużych plików, przypuśćmy, jakiegoś zipa czy czegoś. Wiesz, Adam, jak się pobiera na VPS-a? Nie. Ale właśnie sobie przesyłam na VPS-a. I za chwilę będzie. Pobieranie plików na VPS-a. To jest komenda, którą wiem, teraz napiszę. W internety pewnie. Wget i link. No mówię, no. To jest prosta komenda, po prostu wpisujesz wget, spacja link na przykład do jakiegoś zipa czy do czegoś i on ci ten plik po prostu pobiera na VPS-a. Nie trzeba żadnych przeglądarek odpaść ani nic. Ale trzeba ten, trzeba mieć direct download, że tak powiem. Dokładnie tak, przez żadne adfly to nie będzie działało. Ale jeżeli jesteś na adfly'u i ci się skończy ten czas i masz tam skip ad, to możesz kliknąć sobie to skip ad prawym przyciskiem i skopiować adres linku, wiesz? Mhm. No. Potem ci jeszcze nauczę jednego sposobu, ale to nie podczas nagrywania, bo jakby się dużo ludzi o tym dowiedziało, to panowie z adfly'a przestaliby zarabiać. Zupełnie. A tego nie chcę. No wiesz co, podaliby mnie do sądu. Że tam. No mówię, że właśnie tego nie chcemy. Że tam wiesz, że im dzieci głodują, matki im głodują i tak dalej. Że, no, wiesz. No brat. Witaj bracie, przywitaj się z widzami na YouTubie. Witajcie. No właśnie z Adamem tutaj robimy tą. Jak to się nazywało? Nie Iliadę i Odyseję, tylko epopeję narodową. O! Kolejną. Nagrywamy epopeję narodową, w jaki sposób stawiać serwery do klocków na VPS-ie u pana Wolframa na Arch Linuxie. No. Taki jakby live. No, takie nagranie trochę quasi profesjonalne, ale miejmy nadzieję, że tam się na przykład Marcinowi Bernatowi spodoba. Puścimy mu dzisiaj z kasety. Posłucha sobie. No, dobra. Co, wysłałeś to już, czy nie? Już ci mówię. Zostało mi 3 minuty. No to luźno. 3,5 dokładniej. A co zrobić, jeżeli byśmy chcieli mieć dwa serwery odpalone? Przepraszam, najmocniej miałem chwilowe problemy z dźwiękiem. Luźno, bracie, luźno.
A co zrobić, jeżeli byśmy chcieli mieć dwa serwery? Przypuśćmy, tutaj mamy to watch n1 Nie ma date. użytku wyników? Nie, no po co? To było głupio. Ja mam w tej chwili około 10 serwerów odpalonych różnych. Możemy sobie tego tmuksa, który jest tak naprawdę w tej chwili jednym okienkiem, możemy podzielić go sobie na dwa okienka. Żeby po prostu było podzielone na lewy serwer i na prawy serwer, no i nawet więcej, ale to o tym potem po prostu powiem. W jaki sposób podzielić okienko tmuksa na dwie części? Robimy Ctrl B i cudzysłów. Wtedy podziała się nam to na dwie części, czyli podział okna na dwie części. Podział okna tmuksa na dwie części. Ctrl plus B i cudzysłów. No i brat się trochę nauczy, jak się stawia serwery. Mam wrażenie, że niczego nie szumie. No wiesz, na chwilę obecną to ja akurat mam bardzo cieniutko i kruchutko szczęście. Obejrzysz sobie kasetę kiedyś na YouTubie, to będziesz miał. No, to na pewno. W jaki sposób zrobić? Dobra. W takim układzie będę musiał lecieć, co by wam tutaj też nie zabierać. Spokojnie, ty nam tutaj nic nie zabierasz. Nie chcę przeszkadzać, czy taka muszę jeszcze parę rzeczy zrobić. Luźno, więc, luźno. Zaraz przyjdę. Za jakieś pół godzinki się pojawię. Luz. Dobrze, a zatem co zrobić, żeby nie było takiej głupiej kreski w poziomie, tylko żeby było podzielone w pionie. Przypuśćmy, pracujemy na pełnym ekranie. I chcemy mieć podzielone to okno na dwie części. I tu wchodzi kolejna wspaniała komenda, o której wam teraz powiem. Ctrl B, spacja. Ona zmienia organizację okien. Czyli zmiana wygląda tmuksa. Zmiana wyglądu tmuksa. Ctrl B. Spacebar. Możemy sobie tak zrobić, możemy tak zrobić, tak, tak. I możemy sobie takich okienek tmuksa potworzyć wiele. Za mały obszar. A jeżeli sobie powiększymy okienko, to możemy sobie jeszcze więcej tego narobić. Możemy sobie zmieniać aranżację tego. Wygląda to nawet ładnie, nie powiem, że nie. I wy też nie powiecie, że nie. A co zrobić, żeby na przykład to okienko było większe? To, które w tej chwili mamy, to tutaj po prawej stronie. Jest od tego również komenda tmuksowa, która robi w ten sposób, że możemy po prostu sobie zmieniać rozmiar tego okienka. Zaraz wam ją pokażę. A zatem ta komenda działa tak. Zmiana rozmiaru okna tmuksa. Ctrl B. Alt plus strzałka. Zmienię na polski. I teraz zobaczcie. Ej. Jak widzicie, to okienko się powiększa. I musimy znowu tą komendę zrobić i teraz możemy sobie tak przesunąć po prostu. Jeżeli chcemy na przykład w tej chwili zmienić kierunek, to niestety tego nie możemy zrobić. Musimy jeszcze raz tą komendę po prostu wykonać. Ctrl B, Alt i strzałka. Ctrl B, Alt i strzałka.
No i możemy sobie teraz exitem albo z tego wyjść. Czy generalnie exitem możemy. I teraz kolejna sprawa. Zamknęmy okienko i on przeskakuje z kursorem do innego okienka. Co zrobić, jeżeli ten kursor nam się zaciął tutaj w tym okienku i nie możemy... I chcemy na przykład coś pisać w tym okienku albo w innym. Jest bardzo prosta komenda. Kolejna komenda Tmuxa, która przenosi ten kursor pomiędzy różnymi okienkami, bardzo prosto. Zatem jest to komenda na zmianę aktywnego okna Tmuxa. Ctrl B strzałka. Zobaczcie, Ctrl B i strzałka w dół przenosi nam kursor na okienko w dół. Ctrl B i strzałka w lewo przenosi nam strzałkę, znaczy przenosi nam kursor na okienko po lewej. Ctrl B, strzałka w dół znowu nam przenosi. I tak możemy się po prostu przemieszczać pomiędzy tymi okienkami. Wybaczcie mi, że byłem AF. Spokojnie, Tomek już tam oddelegował na inne. Tak powiem, mój pies nie potrafi jeszcze samemu siebie zadbać. Znaczy, już nie potrafi samemu siebie zadbać. Rozumiem. Dobrze. Stary. No i w ten sposób poznaliśmy takie podstawy z podstaw Tmuxa. Ctrl-C po prostu tą komendę anuluje. DRM sobie sprawdzamy, jakie są tam pliki w tym katalogu. I co, wrzuciłeś to? Wrzuciłem. W którym są folderze? Serwery, pliki serwerowe. I jak jest folder, to nie ten, tylko ten. Zip. I zobaczcie sobie, drodzy widzowie, jak Adam nazwał okropnie folder. Folder posiada spację. Linux generalnie, jeżeli podamy mu tam mv przypomnijmy, że chcemy przenieść ten folder serwery pliki serwerowe do folderu prywatne. Więc komenda przenoszenia ma taką swoją składnię, że najpierw jest mv, potem jest to, co chcemy przenieść, a potem jest to, gdzie to coś chcemy przenieść. Czyli jeżeli zrobimy komendę przenieść serwery, spacja pliki serwerowe, to wiecie, co on zrobi? To dla niego będzie to tak, jakbyśmy mu powiedzieli, proszę przenieść foldery serwery, proszę przenieść foldery, po pierwsze, serwery, po drugie pliki, do folderu o nazwie serwerowe. I tutaj wywali błąd, bo powie, przepraszam, takiego czegoś nie ma. Ale Linuxowcy też się z tym uporali, że jeżeli mamy taki dziwny folder z taką nazwą, gdzie są jakieś przecinki, spacje i tak dalej, po prostu całą nazwę bierzemy w cudzysłów i dla niego jest to traktowane jako taka prawdziwa nazwa tego folderu, taka jaką tutaj sobie Adam wymyślił. Jako jeden po prostu twór, a nie jako trzy twory. Ale bardzo dobrze, że Adam zrobiłeś taką zagwozdkę, o tym też wspomnieliśmy. Dobra, a zatem przechodzimy sobie do tego folderu serwery pliki serwerowe, czyli CD cudzysłów serwery. Czemu się nie da? Zmieniłem nazwę. Pliki.serwerowe. Kolejny błąd. Co tym razem? W nazwie folderu z reguły nie dawaj kropki. Daj kreskę albo tam tą podłogę, tak zwaną, jak wy to Polaczki mówicie. Ponieważ jak jest z kropką, to jest to przez wiele systemów operacyjnych traktowane jako format pliku. Więc staraj się, żeby było tak albo z tym tak zwanym podkreślnikiem, albo z tą kreską. Bardzo dobrze. Co te pliki serwerowe? I który folder? MC mody? Nie, znaczy tak. Znaczy powiem, jestem bardzo porządkowanym człowiekiem. I wolę mieć wszystko, że tak powiem, podpisane i mieć na odpowiednim miejscu. Mhm. A zatem, a czym jest ten folder MC with VF?
To są te wszystkie mody, które dawno, dawno temu ściągnąłem i to wiesz, to jest to był ten Tartis. Aha, to jeszcze dawno. I teraz chcesz postawić FTB Infinity Evolved Skyblock Server, tak? Tak. Dobra, a zatem mamy zipa. Co z tym zipem zrobić? No trzeba go jakoś rozpakować, więc w jaki sposób rozpakowujemy archiwa? Rozpakowanie zipa. Cieszę się, że to nie jest w Targezecie, bo byś się musiał uczyć składni kolejnej zabawki. Aha. Znaczy ja tam do zip używam 7-zip. No. Ale na Linuxie, kiedy masz tylko do dyspozycji terminal? Wtedy już nie. No właśnie. Wtedy robisz unzip i nazwę tego pliku. Myślałem, że będzie trudniejsze. Ale co to się porobiło? Musimy te pliki pokasować, bo wypakowało się nam to wszystko do głównego katalogu. Daj mi skórkę w takim razie. Albo nie, poczekaj, czekaj. Nie, nie, nic nie robimy, nic nie dotykaj. Zrobimy to inaczej. Nie, no chciałem zrobić nowy Nic folder nie i dotykaj, nic nie dotykaj. Ja to tutaj wszystko zrobię. przy tym inne CPK MV, nic nie dotykaj do wujna CPK-u. Bo tutaj był również ten folder MCWFWF. No. Gdzie on jest? A, to jest z dużej litery, dobra. Przeniesiemy go sobie. Dwie kropki zastępują w Linuxie poprzedni katalog, w którym byliśmy. W sensie katalog, z którego tutaj przyszliśmy. W sensie, jeżeli jesteśmy w folderze, przypuśćmy Home, Adam, serwery, to jeżeli przeniesiemy plik przykładowy o nazwie, przypuśćmy testo, z tego serwery do kropka kropka, to będzie przeniesiony do folderu Adam, który jest po prostu wyżej od niego. To nie jest tak, jakbyśmy byli po prostu w Windowsie na pulpicie i przechodzimy sobie do moje dokumenty, to jeżeli damy taką komendę w tych moich dokumentach, to zostanie to przesunięte do pulpitu, tylko to po prostu do folderu, który jest jakby ojcem tego folderu, w którym jesteśmy. Rozumiesz, o co chodzi? Mniej więcej. No. Tylko jest jeden problem, bo tam jest. Tam nie przenosi tam nic do tego folderu. MCWFWF. Ale dlatego ten folder po prostu przeniosłem o poziom wyżej, wiesz? Do tamtych. A, dobra. Dobra. Wyciszę tą konfę na Mniej więcej Srebuku, zrozumiałem. bo wszyscy co chwila się dobijają. Normalnie nie można chwili mieć na ponagrywanie jakiś tam. Jak to mówił, jak było temu koledze, Maciek właśnie, że tam jakieś podcasty czy coś, no to taki jakby podcast, taki special Linuxa. Dobra, zatem tutaj mamy to MCWFWF i dobra, to jest pliki serwerowe, dobrze, MCmody, co nie zrozumiałeś, co powiedziałem? Powiedziałem, że zrozumiałeś, co No to bardzo dobrze, powiedziałem. zrozumiałeś. Zrobimy sobie tutaj nowy folder. Albo nie. Zrobimy inaczej. Przejdziemy sobie jeszcze o poziom wyżej do tych plików serwerowych. Tutaj stworzymy przykładowy folder mkdir o nazwie, przypuśćmy, nowy serwer Adama. I teraz przeniesiemy sobie wszystko, co jest w tym folderze MCmody. Do folderu nowy serwer Adama. I teraz nowy serwer Adama przeniesiemy do katalogu MCmody i katalog MCWFWF przeniesiemy sobie do katalogu MCmody. I jest elegancko wszystko zrobione. Idziemy sobie do nowego serwera Adama. I jak zapewne sobie przypominam, trzeba zaakceptować EULE, co nie?
Adamia? Nie. Trzeba zaakceptować licencję tego Minecrafta, co jest w tym pliku eula.txt. No to idziemy sobie Znaczy... editorem. V No. eula.txt. Tutaj trzeba zmienić na true. Znaczy ja tam jeszcze nie zdążyłem nic zmienić. I uruchamiamy sobie serwerek. Tak. Serwerek, serwerek, serwerek. Czyli ten... A on ma te pluginy? On nie ma pluginów, nie? Nie. No raczej. Tylko mody. Tylko mody, no to jeden plik. I w jaki sposób uruchamiamy serwer klocków? Robimy java kreska jar. To akurat znam. I ftb serwer. Znaczy nazwę tego pliku, tego z tym jarem. Problem wystąpił z launcherem, ponieważ tam nie ma jakichś klas i się on nie uruchomi. Ojej. Pokusiam hardo. Mamy jeszcze tutaj takie dziwne komendy ftb install.sh. Zobaczymy, co one robią. Z tym się nie spotkałem, bo jak ostatnim razem robiłem sobie serwer na moim komputerze, nic takiego nie było. Nie potrafię więc pomóc. No właśnie, spróbujmy jeszcze raz ten serwer uruchomić. No jak widzimy, teraz się ładnie uruchamia, ponieważ on musiał ściągnąć plik serwera Minecrafta ze strony oficjalnej Mojangu. Śmieszne. No w sumie to była tylko paczka. Z modami. Bardzo śmieszne. A tam hello Minecraft, mówią sobie mody. Tinker's Construct, jakieś argicraft, jakieś tak. Applied Gestics, uhuhu. Aż bym sobie no, pograł normalnie, aż mi ślinka cieknie na tę modę. Na tego Chisela. Ale to jest Skyblock, więc jeszcze fajniej. Według mnie oczywiście. No to logistic pipes mi ci, ten aż mi się ślinka leje. Ale jak widzimy, wystąpił błąd i serwer został zamknięty. Czemu? Ponieważ już działa nam serwer na porcie 25565. A to jest serwer mój główny, na którym będziemy sobie z bratem budować jakieś głupotki. A zatem edytujemy plik server properties i zmieniamy port serwera na taki, jaki sobie wymyślisz, Adamie. Jaki to będzie port? 6666. Nie. Pięciocyfrowy. 666666. Jednym słowem same szóstki, łatwiej zapamiętać. Wiesz co, powiem ci, że chyba ten port się musi skończyć na 25 tysiącach. Dobra, to może być 1499. 9. 2, 4 i 3 dziewiątki. Może być? 2, 4 i 9, 9, 9. Dobra. Okej, okay. Zmienimy sobie jeszcze nazwę. Ja sobie tu jeszcze zapiszę. Dobra, wyszliśmy z pliku server property i jeszcze raz spróbujemy odpalić serwer. Czy to będzie... Endercore. Fastcraft? Fastcraft to nie znam. Siekierka mi kiedyś o tym opowiadał. Że tam kiedyś ciął drzewa i szybko mu się cięły te drzewa. Bini Patcher. A Bini nie pisał na jakieś pszczółki czy coś? No, tam są też pszczoły. No. Powiedz tak, czego tam nie ma? Kupy tam nie ma. Czy to będzie vfserf.net w kropek 2, 4 i 3 dziewiątki? Dokładnie tak.
Okej. Jak Już nie widzimy, rozumiem, co chciałem panu. serwer jak się uruchomił. A my nie będziemy tak po prostu na tym jakby podglądzie serwera cały czas siedzieli. I zrobimy sobie Ctrl B i ten cudzysłów, o którym wspominałem dawniej. Po prostu z podglądem serwera. Co by. Aha, jeżeli byśmy chcieli mieć ten podgląd nasz, tutaj, w którym piszemy sobie komendy wyżej, zamiast tego serwera, to co byśmy musieli zrobić? I to jest kolejna komenda, której was zaraz nauczę. Ctrl B, Ctrl O. To po prostu zamienia kierunek jakby okienek. No i na tym Ctrl B i strzałka przechodzimy pomiędzy tymi trybami. To jest jedna komenda, którą wam jeszcze tutaj dopiszę do tej listy opisowej. A zatem tmux zamiana okien kolejności okien Ctrl B Ctrl O. Jeszcze jedna komenda. Jeżeli byśmy chcieli zwinąć ten serwer całkowicie i mieć po prostu w tmuksie kolejną, po prostu w tmuksie byśmy chcieli mieć na całej szerokości ekranu ten podgląd, w którym piszemy i serwer, żeby tam był jeszcze bardziej w tle, to robimy Ctrl B i Z. To już wam zaraz dopiszę tej listy, już mnie gardło boli, cholera jasna. Muszę sobie soku nalać na tego, ale nie ma żadnego problemu. Lubię widzom objaśniać moją wiedzę. Tmux. Tmux. Full screenowe okno. Ctrl B Z. I teraz patrzcie, włączymy sobie tą komendę i mamy cały terminal do naszej dyspozycji. Tak samo jak zrobimy Ctrl B Z, to ten terminal drugi cały czas się nam pokaże. Będziemy sobie mogli do niego Ctrl B strzałką przejść. Masz może jeszcze ten terminal, w sensie od tego serwera jeszcze tam gdzieś? Ale tak, tak mam. W tej chwili jestem na nim. Okej. Okay. Mam do ciebie taką małą prośbę. O ten. O, opa. Dobrze. Podłączyłeś się już do serwera? Mhm. Dostać opa? Mhm. Dobrze. Dzięki. No. I teraz możemy sobie Ctrl O, dlaczego Ctrl B i strzałką po prostu przejść. Ctrl B Z możemy sobie tutaj to zminimalizować. No i Ctrl B D. Po prostu wychodzimy z tego tmuksa całego. No i tmux A sobie wczytujemy z powrotem ten serwer. Ctrl B Z pokazuje nam tamten serwer. Możemy sobie go przejść, możemy tu napisać test. O, no i działa. Ctrl B Z pełny ekran. Ctrl B D odczepienie. No i bardzo ładnie. Wchodzimy sobie z VPS-a exitem. I to tyle, jak chodzi o ten film. Zapisuję wam listę opisową. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.